bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Bartul. Moi drodzy, pokażę wam Hammonda, który ma chipcie do nas piuta. No dobra. Przystępujemy do kolejnego zadania. Egzamin z alchemii. De facto musimy się wrócić. Do wsi Trotheim. Ok, pozwoliłem sobie troszkę przyspieszyć. Już jesteśmy we wsi. Tutaj jeszcze sobie rzucę okiem na przedmioty, które mamy do zebrania. A, i to zamknięte jest. No jak to tak? Dobra. Egzamin z alchemii czeka. Chyba, że użyjemy tutaj znaku. Zaraz zresztą zobaczę, może te drzwi się uda nam rozpylić w powietrze ardem. Nic z tego. Potrzebujemy klucza. Wiecie co, to nie pierwsze drzwi, które wymagają klucza, a jeszcze do tej pory nie udało nam się ani jednego klucza zdobyć. Nie wiem, o co tu chodzi. Przydałoby się też trochę posprzedawać tych alkoholi. Mamy tego w bród. Chyba nie będę przeszukiwał każdego domku, bo to nie o to chodzi. Dobra, przenosimy się. Przenosimy się na pod dom genetyk. Artskellig. Dobra, gdzie jest nasza postać? Genedate. Coś takiego. Jest nasz druid. Tak? Czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, grymista, wybitny alchemik i uparty wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczoność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna. Przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn. Ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Może dla mnie zrobi wyjątek. Ta, prędzej mi tu jemioła wyrośnie. Okej. Okay. Szukajmy tego gremistę. Czy strasznie tutaj dużo ziół jest. Składników alchemicznych. Ale dobra, nieważne, nie będziemy teraz tego zbierać. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost, bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci je wydłubię. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok? Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału. Więc pomoc by się przydała. Choćby i taka.
jeśli załatwisz dla mnie 3 sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandare. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Jasne, przyjmujemy zlecenie, aczkolwiek... Kwiat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie uczuj za dzieci robić! Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Ciekawe. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Ten Frithjof, co to za jeden? Beder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Beder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm, wywołać gradobicie, sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję, czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, niech się rozmyślę. Okej, okay, mamy troszkę tutaj rzeczy do załatwienia. O kurde, chyba... O... Mamy jeden, to mamy drugi. Użyjmy szybkiej podróży. Może do groty? Ale ja tędy nie przejdę, bo jest las. Przepraszam. Góra. No dobra, dobra. Ja w ogóle generalnie użyję medytacji, aby nastał dzień. Weźmiemy teraz płotkę. Gonimy przed siebie. Jedź, płotko! Tutaj jest szybkie podróże, nam niewiele... Szybka podróż nam niewiele da, ale czekajcie, bo mam aż 3 znaki. A. Wiecie co? Chociaż tutaj można by się przenieść. Ale jak jest 6 rano i się przeniesiemy, to będzie chyba godzina, nie wiem, 8, 9. 6 była, jest teraz godzina 8. 2 godziny ta podróż trwała. Mnie by zajęło to szybciej. Dobra, to lecimy w takim razie. Dalej, płotka, dalej! O te rzeczy. Kurde, stado wilków białych. Bo to się robi coraz ciemniej. Ta mgła, ten klimat. I coraz jaśniej. Okej. Okay. Przepraszam. Na liściach są jeszcze pyłki.
Ktoś zerwał kwiat niedawno. A kurde, jeszcze wilki. To na pewno nie jest to. Coś jest, ale to chyba też nie jest to. Zmiejka. No co jest? Gdzie jest ten kwiat? Duży śladu. Świat. Kwiat kurzy śladu. Co to było? Sporo tu tych kwiatów, ale nie widzę tego naszego. A czekajcie, tu jest coś. A czego to jest? Czego tego nie mogę podnieść? A, wszystko jest pozrywane. Wilki z broń stalowa. Myślę, że to też potwór. Ale nie. Tutaj były te ślady. Widzicie, coś tu jest, ale tego się nie da podnieść. Podejrzane to jest. Jest tutaj coś. Dobra, w końcu. W samym środku. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo. Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób. A on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramund, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego bądź martwego. Co wiesz o tym lesie? Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej jej nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Leszy? Ośniak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci, co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Ty szukasz druida, ja kwiatu. Mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Dobra. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. A widzicie, tutaj prowadzą ślady. Ślady kopyt, ale tylko dwóch kończyn. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Tam już byliśmy właśnie. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Tutaj były te wilki. A tutaj to też jest? Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Czekajcie, czego? Aha, tu jest ślad jakiś. Gdzie te ślady prowadzą? No co jest? Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. Niedobrze, niedobrze. W
Ślady stóp, niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. Kurde. Nie, nie! Przestań! Błagam! Proszę! Przestań! Przestań! Nie! Proszę! O. Przestań to łaskocze! Jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty koźnico wredna! Zostaw go, przeklęty sukubie! Ramon, odsuń się od niej! Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam! Nie wiesz, co mówisz, rzuciła na ciebie urok! Bzdura! Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli! Tylko Ramon był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz! Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam, stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z wiedźminami. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. No tak. Nie, może nas gdzieś poprowadzi. Po co ci te wszystkie kwiaty? Wściwski jesteś, co? A zaraz zobaczysz. Gdzie ona mnie prowadzi? Nie wiem, zaraz się przekonamy. To coś musi być. W tej jaskini. Pewnie jakaś pułapka. Gdzie my w ogóle jesteśmy? O. No dobra. Kurde, to jakieś rytuały. Jo, pikaczeńce, kurzy ślady. Jeszcze muszę zerwać szarotki. Ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta pieczara jakoś wyglądała. Okej, dzięki. Sio, idź już. Czekam na kogoś. Gdzie to mam znaleźć jakieś te... A. Jest. Mamy kwiat kurzy śladu. Dobra. A! Teraz czas odszukać opuszczoną gorzelnię. Że my tędy przez te góry nie przejdziemy. No! Oj, czekajcie, druid tu był. A nie, to ten jest pastuch. Nie druid. Chyba czas wrócić teraz do gorzelni. Zwolnij, płotka. Lecimy, biegniemy po ten trunek. Godzina 11. Cholera, gdzie nam kończy droga? O, oh shit. O, bóle. No się tutaj leczą.
bańce. Dobre są. Zaraz mnie zaciukają. Było łatwo. Czyli tak, tutaj nie ma nic, tak? O, biedaczysko zamarz. Koszula nas nie interesuje. Wysa destylarnia. O, i mamy szybką podróż. Super. Producent pomyślał. Kurde, cyklop, 21 poziom. Cyklopa to jest włączę. Potrzebny odcinku. Zapomniałem, że jak mam pochodnie, to nie możemy używać mocnych ataków. Bra. Skoro cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał, mogę się spokojnie rozejrzeć. O, mam nadzieję, że nas tutaj już więcej nie zaatakuje. Mamy tą destylarnię. A to co to jest? A chyba tutaj jest nasz cel. Przepisy gorzelnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. Będziemy musieli chyba stworzyć ten... Dziennik gorzelnika. Przeczytaj instrukcję pędzenia alkoholu. O matko, i do czego to doszło? A to nie jest ta misja. List gorzelnika. Daje ci ostatnią szansę, głąbie ty. Albo zrobisz wszystko jak należy, albo koniec z terminowaniem i wracasz do domu. Poniżej instrukcja. Przeczytaj dwa razy, żeby na pewno dotarło. Wlej zacier do parownika, rozpal pod parownikiem, schłodź kondensator, najpierw wajchą z prawej, potem wajchą z lewej, nie na odwrót. Proste, więc bierz się do roboty. Okej, czyli wlej zacier do parownika, rozpal pod parownikiem. Znajdź zacier. Okej. Zacier. Tutaj nie ma zacieru. Zacier musi być gdzieś tutaj na środku raczej. A tutaj coś jest, czekajcie. A nie, to jest wajcha. A, drabina. Pewnie coś będzie. I zacier. Nie ma tutaj nic, cholera. Być może w tych jest, nie? W tych kadziach coś. Kurde, najpierw z prawej, później z lewej. Weźmy to z powrotem. Okej, to wraca do swojej pozycji. Okej.
mogę znaleźć tego zacieru. What the fuck? Się pochodnia wypaliła z tego wszystkiego. A tu jest chyba... A nie, to nie jest zacier. No nie mam pomysłu, gdzie to kurde przeszukać. Zacier. O kurde. To do dupy. Dobra, wiem co, chyba musimy wyjść na górę. I ten zacier z tego, z tej kadzi, tu coś jest. Na szczęście zostało trochę zacieru. Użyj maszyny do produkcji alkoholu. Tu pewnie trzeba włożyć zacier. Dobra. Zrobione. Teraz trzeba ten zacier zagotować. Okej. Robi się. Bo to coś nie pykło. A podpal jest. Już chyba wystarczy, pora to schłodzić. Schłodzić, czy co, mam zgasić to ognisko? Napię w prawą. Później lewą. No proszę, okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. Skligijski spirytus. Dobra, mamy to. Możemy stąd wiać. To jest szybka podróż, proszę. Został nam ostatni gość. Jakiś mega zajebisty czarodziej. Fridjofa. Gdzie ten Fridjofa jest? No, i co ci wykroić, Joris? Olembicy, karkówki? Ho! Ty jesteś Fridjof? Zgadza się. A ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant. A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivi. Człowiek z dystansem do siebie. To lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivi? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby jak. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Jasne, jasne. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę.
prowadź. Ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Skóra! Swarm! Vatrahala! Zaczyna się. Kurde. 23 poziom. Kurka poleciała. A, tu jeszcze piesek pomaga. Lota Himmel, Lota Mylla, Braka Och Blitza. Zawalista misja. Z nim poradzę wszystkim, nie wiem. Pomaga nam pies. Raczej wilk. Chyba tu jeszcze został jeden składnik. Burza psiakry. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko, kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie, bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. No dobra. Wracajmy też. Się rozpadało. To była szybka podróż. Dobra. Gdzie goś jest? Dąb. Gdzie on jest, kurde? Na dole? Aha, tutaj. Jestem. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Powiesz wreszcie, o co chodzi z tym rytuałem? Nie bądź wścibski. Dość rzec, że to paląca sprawa. No a teraz siop, na dwór. Aj. Zaczekaj do następnego dnia. Dobra, myślę, że skorzystamy z medytacji, nie? To co, byśmy podglądali? Nie będziemy podglądać. Do 7 rano może. Może to wystarczy. Tu śnieg pada.
Okej, czyli jeszcze musimy chwilę pomedytować. Jeszcze chyba nic. Chyba, że to chodziło 24 godziny. Dobra. Jest. Oho! Dajesz się bucha. Ale towar. Najlepszy z Morskogel. A szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliksami. I transmutacja. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Herald! Mówiłem ci, tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu, sręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Dawaj to. Nauka przy butelce. To lubię. Aha. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Oj, ty łatwiej opanujesz moje sekretne metody. Zobacz. Bierzesz eliksir? Ja pierdziel. A mówią, że starość nie radość. A tak. Jakiś czas temu. Trzymaliśmy siarkę, Alkest. Dobra, czasem wyjść, być ciemno jak piekle. Chyba misja dobiegła końca, moi drodzy. Ale gra nas o tym nie poinformowała, o dziwo. Tak, misja wykonana chyba. Tornacja, terapia szokowa, król Gambit. Egzamin z alchemii, tak. Misja wykonana. Dobra, moi drodzy, będziemy pewnie powolutku kończyć, jeszcze tutaj zobaczyć, czy coś tutaj czegoś nie ma. Chociaż moglibyśmy się tutaj udać. Tego miejsca. Na koniku. Nie jest tak daleko nawet. Jak ten koń przyjdzie, to ja szybciej tam dojdę. Jeszcze mamy parę minutek. Teraz wolniej. Teraz szybciej właśnie. Bardzo ciekawa misja, ale tak w sumie przypuszczałem, że oni coś tutaj będą kombinować z tym alkoholem. O kurde, co tam lata? Oj, ślepa droga. Siedlisko potworów. Może tak. Co to jest? Co zapalić? Kurde, jak my tam przejdziemy? O, przeskocz. O kurde, 29 poziom. To się źle skończy na pewno. To się źle skończy dla nas. Weźmy może Queena.
To nie jest. To nie jest dla nas. To nie jest okolica dla nas. Dobra, moi drodzy, będziemy się żegnać. Przyjdziemy tutaj, jak osiągniemy troszkę wyższy poziom. O, chciałem jeszcze coś wam pokazać, a się nie udało niestety. Ale jedną misję wykonaliśmy, taką większą. Także ogólnie nie było źle. Dzięki za uwagę, dzięki za wspólne granie. Hej, jas, trzymajcie się.